stwierdzenie: praca, energia, a dokładniej energia kinetyczna. Praca, wielkość, która opisuje oddziaływanie, energia kinetyczna, wielkość, która opisuje ruch. Jak policzyć energię kinetyczną? Energia kinetyczna jest związana z ruchem, a więc niewątpliwie będzie dotyczyć sytuacji, kiedy cząstka się porusza. A więc wyobraźmy sobie, że mamy cząstkę o masie m, która ma prędkość v i chcemy policzyć jej energię kinetyczną. Liczymy, korzystając ze wzoru, który może wiele osób pamięta. To jest masa razy kwadrat prędkości do dzielone przez 2 i nie jest istotne, czy to będzie kwadrat wektora, czy to będzie kwadrat jego długości, ponieważ kwadrat wektora to jest iloczyn skalarny wektora przez siebie. Ale iloczyn skalarny wektora przez siebie to jest długość wektora pierwszego razy drugi, czyli v kwadrat, i razy kosinus kąta między nimi, w tym przypadku 0, czyli 1. A więc równie dobrze możemy napisać, że energia kinetyczna to jest masa razy długość wektora prędkości do kwadratu dzielone przez 2. Dobrze jest zapamiętać sobie, bo nieraz jeszcze pojawi się przy wyprowadzaniu różnych wzorów podczas tego wykładu. Będziemy korzystać właśnie z takiej zależności, że kwadrat wektora to jest kwadrat jego długości. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z punktem materialnym, to jest dla nas jakby oczywiste, że możemy skorzystać z tego wzoru. Co jeśli jednak rozmiary ciała są istotne? Dla ruchu postępowego możemy założyć, że cała masa układu cząstek, bo wtedy mamy do czynienia z układem wielu cząstek, jest skupiona w jednym punkcie i traktujemy ten cały układ złożony jako jeden punkt, dla którego również to samo równanie będzie obowiązywać. Jak będzie to dodatkowo jeszcze ruch obrotowy punktów względem tego punktu wybranego, który nazywamy środkiem masy, to wtedy pojawi się jeszcze energia związana z tym ruchem obrotowym, ale na razie nie będziemy tego zagadnienia poruszać i na razie będziemy zakładać, że wszystkie obiekty, czy to będzie rzeczywiście punkt materialny, czy to będzie samolot, czy samochód, czy cokolwiek innego, to będziemy zakładać, że jest to punkt materialny, dla którego będzie obowiązywała taka formuła na energię kinetyczną. Pęd. Pęd to jest wielkość, która również opisuje ruch. Jeśli cząstka posiada masę i posiada pewną prędkość, to pęd jest definiowany jako iloczyn masy i prędkości. No, ponieważ oczywiście prędkość to jest wektor, masa to jest skalar, to wektor pędu musi mieć taki sam zwrot, jak jest skierowany wektor prędkości. Dlatego na tym rysunku wektor pędu i wektor prędkości mają dokładnie ten sam kierunek. Między energią kinetyczną i pędem istnieje relacja. Nic dziwnego, bo obydwie wielkości opisują ruch. Jeśli skorzystamy z definicji energii kinetycznej, mv kwadrat przez 2, i w tym równaniu pozwolimy sobie pomnożyć licznik i mianownik przez masę, to otrzymamy m kwadrat v kwadrat przez 2m, ale m kwadrat v kwadrat to jest po prostu pęd do kwadratu. I znów tutaj mamy wektor pędu do kwadratu przez 2m, ale możemy też napisać, że to jest po prostu długość wektora pędu do kwadratu dzielone przez 2m. To jest relacja między energią kinetyczną a pędem, z której może też będziemy korzystać. Twierdzenie, które mówi o relacji między wielkością opisującą oddziaływanie i wielkością opisującą ruch, nazywa się twierdzeniem o równoważności pracy i energii kinetycznej. Wcześniej były omawiane różne inne aspekty oddziaływań i wielkości, które charakteryzują efekt tych oddziaływań, czyli ruch. W tym przypadku będziemy mówić o relacji między wielkością, która opisuje oddziaływanie, pracą, i wielkością, która opisuje ruch, czyli energią kinetyczną. I teraz sobie to twierdzenie wyprowadzimy. Jest to niezwykle użyteczne twierdzenie, bo znowu w niektórych przypadkach pozwoli nam łatwo policzyć pracę, jaką wykonujemy, a dla nas jest to bardzo istotna informacja. A więc policzmy sobie różniczkę energii kinetycznej. Żeby policzyć różniczkę energii kinetycznej, musimy policzyć różniczkę, korzystając ze wzoru, że energia kinetyczna to jest mv kwadrat przez 2.
No i teraz, żeby tę różniczkę policzyć, skorzystamy z takiego twierdzenia, które zostało przez nas pokazane w wykładzie siódmym, że różniczka pewnej funkcji, która jest argumentem, która zależy od argumentu x, to jest pochodna względem tego argumentu razy niewielki przyrost tego argumentu, czyli f' od x razy dx. I teraz tutaj wielkością, czy funkcją, która zależy od argumentu v, jest energia kinetyczna mv kwadrat przez 2, a dokładniej, ponieważ m i 2 to są stałe dla określonej cząstki, to będzie nas interesować różniczka z v do kwadratu. Jeśli więc masę wyciągniemy przed znak tej różniczki i dwójkę wyciągniemy przed znak, to będziemy mieć przed różniczką z v kwadrat m dzielone przez 2 razy v dv. Tutaj tej dwójki nie ma, ponieważ różniczka, czy też pochodna, przepraszam, pochodna z v do kwadratu po v to będzie 2 razy v dv, a więc dwójki się skrócą, zostanie nam samo v dv. No i teraz musimy policzyć to v dv, iloczyn skalarny tam jest, pamiętajmy. I teraz zanim wykonamy to obliczenie, to pomnóżmy i podzielmy to równanie przez przyrost dt. Jeśli to zrobimy, to możemy rozpoznać w tym równaniu po prawej stronie, które pojawia się teraz tutaj po lewej stronie tablicy, że dv po dt to jest przyspieszenie, a więc zamiast dv po dt w formule piszemy a, natomiast wektor prędkości razy dt to jest wektor przemieszczenia, czyli w rezultacie otrzymujemy równanie masa razy przyspieszenie, iloczyn skalarny z dr. No i teraz sądzę, że większość rozpoznaje bardzo dobrze drugą zasadę dynamiki Newtona, z której wynika, że jeśli na ciało działa jakaś siła wypadkowa, to porusza się z przyspieszeniem a równym sile wypadkowej podzielonej przez masę. Czyli za ma możemy podstawić, że jest to wartość, że jest to siła wypadkowa pomnożona przez dr. No ale z tego, co było mówione w wykładzie szóstym, wiemy, że elementarna praca siły wypadkowej to jest właśnie siła wypadkowa razy przemieszczenie elementarne. Czyli po lewej stronie równania mamy różniczkę energii kinetycznej, a po prawej stronie równania mamy niewielki przyrost, który wiąże się z pracą siły wypadkowej. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że jeśli mamy inercjalny układ odniesienia, bo pamiętajmy, że to wszystko, co dzieje się i co jest wyprowadzane w tej chwili, dotyczy inercjalnych układów odniesienia, praca siły wypadkowej działającej na cząstkę jest równa zmianie energii kinetycznej cząstki, co jest właśnie tutaj zapisane. No i oczywiście, jeśli będziemy liczyć tę pracę na skończonym przedziale odcinku drogi, którą przemierzy cząstka, czyli od pewnego położenia początkowego do położenia końcowego, a nie na elementarnym przemieszczeniu dr, to wówczas możemy skorzystać z postaci całkowej, którą tutaj w skrócie zapisałam, już nie pisząc całek, że praca na tym odcinku skończonym będzie równa właśnie całkowitej zmianie energii kinetycznej od punktu początkowego do punktu końcowego. A więc widzimy, że jest tu bardzo korzystna właśnie formuła, bo pracę możemy policzyć, licząc tylko zmianę energii kinetycznej, jaka ona jest na początku i na końcu tego analizowanego odcinka drogi. Jako przykład rozważmy następującą sytuację. Mamy sanki, które stoją na zamarzniętym stawie i kopnięto je, nadając im pewną prędkość początkową V1. I teraz zakładamy, że znamy współczynnik tarcia kinetycznego między sankami a lodem i on wynosi mi K. I wyobraźmy sobie, że chcemy policzyć odległość, jaką przemierzą sanki, zanim się zatrzymają. A więc jak będziemy to zagadnienie rozwiązywać? Policzmy sobie pracę siły tarcia. Pracę siły tarcia liczyliśmy w
odcinku 26 dla przykładu, ale możemy sobie przypomnieć szybciutko, jak policzyć pracę siły tarcia wtedy, kiedy ciało już jest w ruchu. Siła tarcia kinetycznego razy przemieszczenie. To przemieszczenie to jest przemieszczenie, jakie nastąpi wtedy, kiedy sanki od momentu, kiedy zostaną kopnięte, zatrzymają się. Czyli wartość tego jest równa jakieś D i to jest to, co nas interesuje, co mamy obliczyć. Siła tarcia kinetycznego i oczywiście siła tarcia ma zwrot przeciwny niż kierunek tego przemieszczenia, dlatego kosinus 180 stopni wpisujemy w formułę iloczynu skalarnego i otrzymujemy w rezultacie, że to jest siła tarcia razy przemieszczenie. I dalej siła tarcia wiemy, że jest równa współczynnikowi tarcia kinetycznemu razy nacisk. Nacisk sanek to jest ciężar, czyli M razy G. Otrzymujemy wzór na pracę minus mi K razy MGD. Tutaj umiemy to policzyć, bo siła działająca jest stała. Jeśli jednak byłaby całka, to wtedy moglibyśmy nie liczyć tej pracy, bo dokładnie tę samą wartość otrzymamy wtedy, kiedy policzymy zmianę energii kinetycznej od chwili początkowej, od momentu, kiedy sankom została nadana prędkość, do momentu, kiedy się zatrzymają. A więc jeśli policzymy sobie energię kinetyczną i skorzystamy z twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej, to będziemy mogli policzyć tę pracę, nie licząc tego, co policzyliśmy już wcześniej. A więc przyjrzyjmy się. Zmiana energii kinetycznej to jest tak jak każda zmiana. To, co na końcu, minus to, co na początku. To proszę sobie zapamiętać. Będzie nam to potrzebne do analizy różnych właśnie postaci energii. A więc każda zmiana to jest to, co na końcu, minus to, co na początku. No i teraz końcowa energia kinetyczna sanek jest oczywiście równa 0. Dlatego za energię kinetyczną końcową piszemy 0. Początkowa nadaliśmy sankom prędkość V1, czyli MV1 kwadrat przez 2. I z kolei ta praca, która jest równa MV1 kwadrat przez 2, zgodnie z tym, co policzyliśmy wcześniej, jest równa minus mi k mgd. Pamiętamy, że V1 kwadrat wektor to jest V1 kwadrat moduł i moduł do kwadratu, więc możemy zaniedbać ten wektor tutaj w tym równaniu. A więc przepisujemy jeszcze raz to równanie. Minus nas już nie interesuje. Możemy z niego zrezygnować, czyli podzielić, pomnożyć obydwie strony równania przez minus 1 i z tego równania otrzymamy formułę, która pozwoli nam policzyć, na jaką odległość przemieszczą się sanki, którym nadaliśmy prędkość początkową V1, wtedy, kiedy te sanki poruszają się po torze i współczynnik po torze prostoliniowym i współczynnik tarcia kinetycznego między sankami a lodem jest mi k. I jak widać z powyższej formuły, ta droga hamowania zależy od kwadratu prędkości i dobrze jest o tym pamiętać, jeżdżąc różnymi pojazdami i jest odwrotnie proporcjonalna do współczynnika tarcia kinetycznego. Jako przykład zastosowania tej formuły wyobraźmy sobie zderzenie, kraksę samochodową i załóżmy, że dotyczy ona takiego pojazdu, który ma masę jednej tony i wyobraźmy sobie, że droga hamowania jest około 0,3 metra. Samochód poruszał się z prędkością 72 km na godzinę i korzystając z tej formuły możemy policzyć, jaka siła działa na samochód podczas zderzenia. Jeśli sobie policzymy, korzystając z tej formuły, podstawiając oczywiście wszystkie wielkości w jednostkach układu SI, to otrzymamy wartość siły równą 667 tysięcy newtonów. Żeby mieć wyobrażenie, jaka to jest liczba, to zobaczmy, jaka siła działa na człowieka, który znajduje się w tym samochodzie i podlega takiej samej drodze hamowania, czyli w tym samym równaniu zamiast masy jednej tony wstawiamy masę człowieka. Jeśli wstawimy masę człowieka, 70 kg, to otrzymamy siłę 47 tysięcy newtonów. I
Jeśli teraz sobie założymy, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 metrów na sekundę kwadrat, to oznacza, że moglibyśmy przyrównać sytuację tego człowieka w tym samochodzie tak, jak gdyby jego masa była równa 4,7 tony. A więc jest to liczba, która robi wrażenie. Jeżeli mamy pasy, które naciągają się, to droga hamowania się troszeczkę zwiększa i jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ ta siła działająca na człowieka w samochodzie jest trochę mniejsza. Proszę zobaczyć. Załóżmy, że naciąg pasów powoduje, że droga hamowania wydłuża się do 0,45 metra w tym samym samochodzie, czyli gdyby pasy były bez naciągania, to droga hamowania taka sama jak całego samochodu, 0,3 metry. Natomiast jeśli uwzględnimy naciąg, to troszeczkę drogę hamowania wydłużamy. Samochód się zatrzymuje, ale my jeszcze zmieniamy swoją pozycję o 0,15 metra. I wówczas troszeczkę inna siła na nas działa. Droga hamowania jest wtedy tutaj w drugim tym akapicie policzona. Przepraszam, siła, która działa na człowieka, jest policzona tutaj i ta siła jest mniejsza, to jest 31 tysięcy ton i wówczas 31 tysięcy newtonów, przepraszam, i znowu odpowiada to jak gdyby sytuacji, kiedy masa człowieka jest równa 3 tony. Dalej jest to straszna liczba. Jeśli nie mamy pasów, to sytuacja jest jeszcze gorsza, bo to okno przed nami, czy kierownica jest jeszcze bliżej. Droga hamowania jest jeszcze krótsza dla nas i pozornie nasza masa zmienia się jeszcze bardziej. Wiemy, że dla bezpieczeństwa stosowane są poduszki powietrzne. Po co stosowana jest poduszka powietrzna? Otóż poduszka powietrzna ma taką właściwość, że w odróżnieniu od pasów działa na całej powierzchni, dużej powierzchni. Ciśnienie, które zgodnie z prawem Pascala rozkłada się w całej poduszce, jest w każdym kierunku takie samo. A więc duża powierzchnia człowieka, na dużą powierzchnię człowieka działa siła. I w związku z tym taka sama siła jak wtedy, kiedy mamy pasy. Tylko różnica polega na tym, że pasy działają miejscowo. Na niewielkiej powierzchni ciśnienie jest dużo większe. A w przypadku poduszki powietrznej jest takie samo na dużej powierzchni, a więc mamy bezpieczniejszą jazdę. Nikomu nie życzę oczywiście, żeby musiał takie obliczenia wykonywać w konkretnym przypadku, tylko dla po prostu treningu, żeby się nauczyć praw fizyki. Dziękuję bardzo za uwagę.